Dobra, siemaneczko mordeczki, witam wszystkich zgromadzonych na kolejnym materiale nieco niecodziennym, no bo... No, wypowiem się na temat jackpota margonewskiego, który powstał z 2 dni temu, a już go nie ma. O, ciekawe czemu, chyba ktoś kurwa napasł się milionami zarobionymi na tym jackpocie. Na forum wybuchła fala krytyki na margonewskich youtuberów. Czy słusznie, czy nie, nie mi to oceniać. Dostali troszkę pieniążków. Nie są to duże pieniądze, no ale wiecie, no kurwa, takie 50 zł czy tam 100 zł na ulicy nie leży. No tutaj macie dowód. To jest, nie mogę wam pokazać imię i nazwisko, wiecie, kurwa, RODO czy jak to tam ma, nie, ale no wszyscy dobrze znają te profilowe. Trochę chujowo, nie, że najbardziej cierpią youtuberzy margonemscy, którzy no promowali to. Ja też promowałem bota, ale było to no dawno temu i na aplikację mobilną. Wziąłem za mało. Tego bota też miałem promować ogólnie. Czekajcie. Tego bota też miałem promować. Tylko dałem no cenę zaporową. No. Mogę wam pokazać jeszcze więcej screenów, ale no nie chce mi się tego kurwa tematu drążyć, tylko no chciałbym się troszkę wypowiedzieć, bo ktoś twierdzi, ktoś no założyciel tego bota, że nie zaproponowano mi promocji tego bota, no ale jak widać, co innego widzę na tych screenach, nie? Mogę jeszcze więcej pokazać, ale no nie warto go pogrążać, chłopaka. Chciał was wyruchać na siano, no i to zrobił to. Tylko że dopiero po tych 2 dniach ten jackpot został usunięty, no nie wiem czemu. Jak chcecie sobie pograć na maszynach, to nie wiem, kurwa, idźcie na 7, wrzućcie 5, stawka złotówka, ugrajcie sobie w 8-1. Nieproste, może coś wleci, nie? Sam czasem sobie chodzę, pogrywam. No, wygrywam, przegrywam, no wiadomo, nie? Hazard. Ale kurwa, nie wiem co ten chłopak miał w głowie, proponując wam margonemskiego jackpota, który no wiadomo był kurwa jednym wielkim skamem, nie? Nie powiedzcie mi, że nie, no może on miał być na tym stratny, no wiadomo, że kurwa takie coś wiąże się z przegraną. Wy myślicie, że ktoś by otwierał maszynę, żeby wam pieniądze rozdawać, kurwa, ja pierdolę, jeżeli wy tak myślicie, to kurwa nie wiem, jesteście pierdolnięci. I zrozumcie teraz mnie, bo ja nie chcę nikogo obrazić, tylko po prostu jeżeli wierzycie w to, że ktoś kurwa wam coś za darmo da, to darmo nawet w mordę nie dostaniesz. No ale jak widzicie, no kilku youtuberów dostało no maksymalnie 100 zł, nie? No Gavin, Bebzon, Świniak jebany dostał 100. Także no na parówki styknęło. Co by tu jeszcze powiedzieć? Trochę chujowo, szkoda mi tych osób, które wypromowały tego bota. Nie bota, tylko kurwa jackpota. I teraz co oni będą no hejtowani, a nie założyciel tego bota, który no od początku był podejrzany, nie? Był podejrzany. Handel złotem, nie tylko. Taki drugi czteroki bandyta internetowy, nie? Cwaniaczek internetowy, no trochę... No, trochę chujowo, że no... Straciliście dużo pieniędzy, no ja sobie wyobrażam. Przykładowo zagrało... w tą loterię ze 100 osób. Na pewno więcej, ale tak, no i każdy włożył z 1G. Powiedzmy, że 20% poszło do was, a 80G do niego, no to przeliczcie sobie, ile to jest pieniędzy. Nie wiem, jakie tam są przeliczniki, ale no... Ogólnie ja myślę, że Murphy się obsrał i sam usunął tego jackpota, wiecie? Takie jest moje zdanie, ale co ja mogę wiedzieć o tym? Skoro na szczęście w tym udziału nie brałem i się z tego cieszę, nie?
Bo za taką stówę miałbym wyjebane promować coś, a ktoś by kurwa zgarnął sobie kilka kafli, nie? No, promowałem Highbota, tak jak już wcześniej mówiłem chyba. Kurwa, nie pamiętam, Highbota, który był, no, na sam start testowy, a nie, że kurwa wkładasz siano i chuja z tego masz, nie? I zostałeś wydymany. A Highbot był fajnym botem na aplikację. Przede wszystkim nikomu nie przeszkadzałeś w ekspieniu, tylko ekspiłeś sobie na aplikacji. Mogłeś go przetestować, twoje konto nie zostało okradzione. Tylko troszkę za mało wziąłem za reklamę tego Highbota, dlatego też teraz nie będę reklamował kurwa nic za psi grosz tak zwany, nie? No. To by było chyba na tyle ogólnie, mordeczki. Prosiłbym was, abyście kurwa używali czasem mózgu, nie? Bo macie mózg, każdy go ma, no i... Przemyśleli to, co chcecie zrobić, bo naprawdę to nie miało przyszłości, nie? To nie miało przyszłości taki kurwa argonemski jackpot. Idźcie sobie, nie wiem, jeżeli macie ukończone 18 lat, to idźcie sobie, nie wiem, do Bukmachera, mecze obstawić. Też fajna forma rozrywki, lepsza jak jakieś maszyny. Sam chodziłem, obstawiałem, chodziłem nawet nie mając 18 lat, nawet wygrywałem nie mając 18 lat. Ale wiecie, chudy byk, nie? No tak teraz skończąc tą gadkę o tym. Kurwa. Dawaj władca Milegę. Skurwysynę. Patent złapie, nie? Ja pierdolę. Skurwysynę. Teraz tak kończę swoją gadkę. No, to lepiej sobie idźcie mecz obstawić, zawsze przeżyjecie, jakieś emocje będą, a nie klikniecie myszką, kurwa, i myślicie, że coś wygracie, no ja pierdolę. I nie hejtujcie innych youtuberów, nawet Bebzona, bo to nie, oni nie są winni. Oni nie są winni. Tego Murphy, kurwa, powinniście dojechać jak psa, niech wam pieniądze oddaje. I jeżeli on chce, aby wszystko było, kurwa, w porządku, to powinien wszystkim oddać włożone pieniądze, nie? A na pewno go stać, niech nie pierdoli, że nie, bo stać go, bo już, no, to nie jest jego pierwsza, kurwa, jego pierwsza akcja, na której was wydymał. Nawet, no, bez mydła zostaliście, bez mydła, no, niestety, tak to wygląda. Nie hejtujcie tych youtuberów, no, bo oni nie są niczemu winni. To, że chcieli zarobić super groszy, oni nie wiedzieli, że po dwóch dniach tego bota nie będzie. Tak to wygląda. To by było na tyle, no i... No i jebać margulewskie jackpoty, kurwa. Tylko STS. Elo. Elo!